Państwu. Bardzo serdecznie witamy na tej wyjątkowej uroczystości, jaką jest bal studniówkowy 2024 pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. 100 dni do matury. Ta symboliczna liczba staje się teraz rzeczywistością każdego maturzysty. Jednak to nie matura jest dzisiaj najważniejsza. Lecz my sami, którzy po niecałych 4 latach nauki doczekaliśmy się tego przepełnionego elegancją i blaskiem momentu. Aby dodać jeszcze więcej splendoru, zaprośmy nasze pięknie ubrane partnerki, które będą towarzyszyły nam i Państwu podczas tego magicznego wieczoru. Dobry wieczór, Aleksandro. Dobry wieczór, Krystianie. Dobry wieczór, Amelio. Dobry wieczór, Ryszardzie. Zdecydowałyśmy się postawić na bogactwo, elegancję i maksymalizm naszych strojów, aby wpisać się wyglądem w styl glamour i móc w godny sposób celebrować nasze ostatnie chwile jako uczennice. Nie sposób tego nie dostrzec, lecz nie zanudzajmy innych już tym small talkiem i oddajmy się jednej z przyjemności tego wieczoru, jaką jest polonez. Thank you.
kończy, a coś zaczyna. Jednak niech ten wieczór trwa jak najdłużej. Zdajemy sobie przecież sprawę, jak ten czas szybko mija. I jak bardzo nie chcemy jeszcze pisać matury. Dotrwajmy jednak w pierwszej kolejności do końca tej nocy. Dobry wieczór Państwu. Mamy zaszczyt powitać Państwa w ten pełen świetności wieczór studniówkowy 2024. W imieniu uczniów klas czwartych pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz rodziców mamy zaszczyt serdecznie powitać zgromadzonych gości, dyrekcję, grono pedagogiczne i wszystkich naszych bliskich, którzy swoją obecnością umilili ten wyjątkowy wieczór. A przede wszystkim bardzo serdecznie witamy Was, drodzy maturzyści. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że studniówka to wyjątkowa uroczystość w życiu szkoły. To taka uroczystość, która oddziela okres dzieciństwa, pewnej beztroski, opieki tych tutaj młodych ludzi od okresu dojrzałości, tego okresu, kiedy już na własny rachunek przyjdzie im pokonywać te zadania, przed którymi w życiu stanę. Mam nadzieję, droga młodzież, że te blisko 4 lata minione w naszej cudownej szkole pozostaną na zawsze Waszej pamięci. Wierzę, że były to wyjątkowe lata i dla Was, i dla nas jako kadry. I chciałbym podziękować Wam za wspólnie spędzone chwile, za uśmiech, radość, rozmowę, krytykę, za wszystko. Polecamy się Waszej oczywiście pamięci. Będziemy zawsze Was, o Was pamiętać. Pięknie dziękuję wraz z małżonką za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Za każdym razem mam zaszczyt i przyjemność podkreślać, jak ważne mają dla mnie znaczenie, ponieważ sam wówczas w murach naszej szkoły, na jej sali gimnastycznej, swoich i moich koleżanek i kolegów, maturzystów rocznika, odważę się do tego przyznać, 1996, prawo do wspaniałej, tej pierwszej oficjalnej zabawy z wielką frajdą odebrałem. I to naprawdę są wrażenia, które pozostają z nami przez całe życie. Sama studniówka, jak zdarzyło mi się kiedyś wyczytać, musi mieć tradycję tak starą jak egzamin maturalny. Dzisiaj jesteście kolejnym pokoleniem odbierającym tą pałeczkę sztafety pokoleń niosących tradycję polskiej szkoły i tradycję tej naszej, noszącej imię wspaniałego patrona. Jeszcze raz pięknie dziękuję za zaproszenie. Chcę Wam życzyć, by w Waszym rozpoczętym dziś symbolicznie dorosłym życiu nie zabrakło chwil, w których będziecie wyglądać tak pięknie i zjawiskowo jak dzisiaj. Chwil, które będą w Was budzić wzruszenie i poczucie dumy, dziś być może nie tak istotne dla Was samych, jak dla Waszych zasłużenie dumnych i wzruszonych dziś rodziców i nauczycieli. Wreszcie chwil beztroskiej zabawy, bo jestem przekonany, że świetnie wychowani przez Waszych rodziców i wspaniale edukacyjnie przygotowani przez Wasze grono profesorskie śmiało stawicie czoła dojrzałości i odpowiedzialności. Chciałbym podziękować za to, że dzisiaj mogę wraz ze swoją małżonką uczestniczyć w tak niezwykłej uroczystości, niezwykłym dniu dla całej społeczności szkolnej, jakim jest studniówkowy. Chciałbym Wam przede wszystkim pogratulować pięknego wykonania Poloneza. Zdaję sobie sprawę z tego, ile pracy wykonaliście, aby tak pięknie zaprezentować się nam tu wszystkim zebranym. Pogratulować rodzicom pociech, które za niedługo, za 100 dni będą zdawały egzamin dojrzałości. Gronu profesorskiemu i panu dyrektorowi pogratulować i chylę czoła przed Państwem za to, że przygotowaliście
tych młodych ludzi właśnie do tego egzaminu. Wam, drodzy maturzyści, chciałbym życzyć, abyście w rytmie poloneza doszli do matury, w rytmie rock'n'rolla brawurowo zdali tą maturę, a później po zdanej maturze w rytmach różnych melodii odpoczywali. Cztery jakże długie, a jednocześnie jakże krótkie lata, jak jeden dzień. Okres ciężkiej pracy profesorów, wzlotów i upadków waszych, chwil szczęścia i radości, czasami smutku, to czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów. Pragnę w tym miejscu podziękować panu dyrektorowi, pani dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w edukację tych oto młodych ludzi kończących jeden z bardzo ważnych etapów w swoim życiu. W pamięci rodziców zapisują się wszystkie ważne wydarzenia z życia ich dzieci. Świadomość matki rejestruje pierwszy płacz po narodzinach i nieprzespane noce. Pierwszy samodzielny krok i pierwsze rysunki w przedszkolu, a później pierwsze uczniowskie sukcesy i porażki. My, rodzice, obserwujemy, jak z malutkiej, nieporadnej Kasi córka zmienia się w pracowitą i konsekwentną Katarzynę, a nieśmiały Piotruś wyrasta na pewnego siebie i ambitnego Piotra. Dzisiejszy wieczór pozwala nam odkryć wasze kolejne oblicze, młodych, pięknych i świadomych siebie ludzi u progu dorosłości. Z radością witamy was wszystkich w tej wyjątkowej chwili, gdy spotykamy się razem, aby uczcić ten niezapomniany wieczór, waszą studniówkę. Podczas niemal 4 lat zdobywaliście nie tylko wiedzę z książek, ale również doświadczenie życiowe. Pragniemy, abyście zatrzymali się na chwilę i spojrzeli wstecz na wszystkie trudy, zmagania, ale także i na sukcesy, jakie przeżyliście razem. Życzymy wam tej nocy niezapomnianej zabawy, pełnej radości i uśmiechów. Niech ta studniówka będzie punktem kulminacyjnym waszej dotychczasowej drogi i początkiem nowego, ekscytującego rozdziału. Bądźcie odważni, miejcie wielkie marzenia i pamiętajcie, że przyszłość jest w waszych rękach. I w to, że za te 100 dni uda nam się zdać maturę. Nie traćmy czasu na strach i wątpliwości. Poświęćmy go na marzenia o pięknej przyszłości. Żyjmy chwilą, carpe diem, jak mawiał Horacy. Żyjmy tańcem i wolnością, bądźmy nieograniczeni. Życie i wieczna młodość będą u nas zawsze, jeśli im na to pozwolimy. Zatem bawmy się! Uczyńmy ten wieczór najlepszym w naszym życiu. Niech będzie po prostu niezapomniany. Studniówka 2024 pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego Białej Podlaskiej, zorganizowanego przez obecnych tutaj rodziców, uważam za otwartą. Thank you.